To będzie ładnie. Ale to jest fajne. U baptystów będzie teraz. Na walicie, to ci bliżej będzie. Nie idź tam, tam byle co. Gdyby byś się mówił w tecie, no my go prosimy, bo może znowu postawi. No, no pewnie. To nie dla ciebie. No, to nie dla ciebie, tam się idzie, to będzie krawata się zda, no, no nie tak, ma co. No. Stare dziady siedzą, tak, tak, tak. Nasza miłość obchodzi tylko ciebie mnie. Pan nasz obok zaszkodzi tylko tobie mnie. Pana czułami wypija tylko tobie mnie. Każdy żywi tobie tylko ciebie mnie. Tylko ciebie i mnie. Są dyplomowe prace, a tam są niedyplomowe. A tam są niedyplomowe. Te dyplomowe, na dyplomie. Ona w tym roku obroniła. A ty wiesz, że to są tamte. Ale maluje tak samo. Tak. Ta maniera jest taka paskudna, bo ona skończyła, wiesz, tak samo ma warstwo ścienne. Tak. Ścienne i to się odbija. No. To, tak. To jest oficjalna, a tam jest bardziej no, niedyplomowa, ale podobna maniera jest. Ona skończyła te ścienne. No widać wyraźnie, że jest ścienne. A czemu nie ma nareczka? Czy panią namęczyli mocno już? Nie. I, bo mnie jak mi zaprosił na rozpoczęcie roku, kiedy on był w Kuchu, będzie pani młodzieżą. No jest, będzie gdzie. Boi się pani, muzułmanka. Muszę do niej, bo bardzo nie się wróci. Chodzi o to, że moja się nie uważała. Ja się wiem, że jak to będzie, 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 to będz
nikt nie ogląda dzisiaj radia, ale to jest dobre na YouTube. A jest Przecież wiem, że mnie chcesz, jesteś wolny. A teraz dobre? Czemu za mnie wypiję, tylko zabij mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie mnie. Kogo nasza miłość zabije, tylko ciebie mnie. Słuchaj, super wystawa, nigdzie nie idź, to jest piękna wystawa. Nie, nie, ja do domu wracam. A czy ty wiesz, że w IPN-ie dzisiaj jest otwarcie tablicy? Gdzie? Na Marszałkowskiej 21, no, od 17.30. No to za późno, już nic tam nie ma. Ale tam wykład, film. Nie, to już za późno. No ja wiem, to teraz, to już wiesz. To słyszałem, to, ale to tu przyjechałem, bo miałem taki... W ogóle połowina, kemina... A słuchaj, coś tam ma być w Palladium. Teraz? No ja już nie krążę, słuchaj, dosyć. A ja krążę, ja też nie chcę, bo to szkoda czasu. Ja z komputera mi się obcięło 7 minut, bo jadę tu, no. Ja zobaczyłem na takim portalu, wiesz, Art Imperium. Tak. I powiedziane było, że prezes tego ZDAP-u ma wystawę. I nie, że patrzę dzisiaj w DAP-ie nic, patrzę jeszcze raz wczoraj. Bo dzisiaj wystawa, szkoda, no, nie miałem czasu. Tak nie było? Tak, ale wyliczyłem wczoraj. A nie podali na DAP-ie, podali na Art Info. Korekta była. Nie na Art Info. Ale prezes ma śledzie, nie wiem. Wczoraj wylisał był. Ale odpatrzałem się, bo jedyna informacja była na Art Imperium. I patrzę i nie ma. W DAP-ie nie ma. Mam tam ręką, bo miałem zajęty wczoraj dzień. Dzisiaj się przyglądam. Wylisarz wyjdzie o 18 wczoraj. Prezesa, nasz prezesa Maślankiewicz. A, mówię, ale on dobrze maluje. Kurczę, wczoraj był. Ale ja go ale patrz, on dobrze maluje ten Maślankiewicz. Ale kiedyś mi pisali, zaproszenia przysyłali mi z DAP-u. Nagle się odwało, a tu Maślankiewicz. A ja wczoraj sprawdzę. Jest kolej, poczekaj, z czego? Której wystawie? Turcy. Na Turków jak nie wchodzę, jakoś nie mogę. Tak.
no jakoś puszczą te turbo, no i koniec. Sprawdzali zaproszenia, słuchajcie, to znaczy nie, kto blas, to blas. Ale Turków, no nie, no Turków niestety puszczyły, wszystkich. Z Elą Pastecką byłyśmy. Puszczyłem Turków. Dziękuję. Niech pani ogląda na YouTube Michelandia, czy w ogóle? Jak? Michelandia? Michelandia. Pani ma dobrą pani. Myślę, że tak. Kawince. Proszę pani powiedzieć. Michelandia ma 1000 pisów. A co to jest? My śpiewamy. No, jeszcze brakuje tego, żeby tam tańczyli, ale tam są trzy dane. Tysiące, Wernica, zdjęcie, pan zobaczy. Michelandia. Nie, normalnie. A, jeżeli pani ma dobrą pamięć, to ja mam też pierwszy program, bo mi kolega robi. Elka Pierdzielka. To już pani zapamięta. Pierwszy program. On ma 1500 filmów, a Michelandia, bo ja sobie osobiście robię 4500. Te dwa, jak pani zapamięta, tam jest w kółko pisane, adres e-mailowy, jest w kółko pisane wszystko. Na Wiesielandii jest pisane, oglądaj Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska. No. A to jest takie rozrywkowe? Bardzo, bardzo, bardzo rozrywkowe. I jeszcze nawet takie mrożące krepsze. Do miłego odbioru. Nie, bo to była taka pani Ula, malarka ze Starówki, ale jak ona nie jeździ na komputerze, no to co ja będę tutaj jechał? No. Moje zdrowie. Widziałeś, jakie kelnerki? Nawet nie ma prezesa. Gdzie jest prezes tej firmy? A może jego wybrać? Nie. Właśnie. Może być. Poczekaj, nie. Wiesz, że byłem przedwczoraj w Ujazdowskim i powiedzieli, że przyjdzie szefowa. Wiem, kto to jest szefowa, bo powołali szefowa. W środę się dzisiaj przychodzi szefowa do Ujazdowskiego. Może wszystko się zmieni. W środę? Dzisiaj znaczy. To dzisiaj... był wernisaż. Nie wernisaż, tylko przychodzi szefowa nowa. Po tym włoku. A czy wiesz, że Ula miała na dzisiaj jakieś zaproszenie? Ula mi mówiła, malarka ze Starówki. Na dzisiaj. Konie poszła. Ale gdzie? No do Ujazdowskiego. Ale już dostawy, bo dzisiaj przychodzi nowa dyrektorka i może... No może to dzisiaj było. Konie. Było. Jaki ten włok był, taki był. A ja byłem jeszcze... A ja go lubię, no czego? Już go nie ma dawno, bo go wypieprzyli. A wiesz co było? Dlaczego wypieprzyli? Czy on sam zrezygnował? Wytłumacz nie szybko. Dlaczego? Nie wiem. Dlaczego? Wziął tego idiotę, co Hitlera na klęczkach pokazywał. Już go wziął. Tak jak Rotenberg. Tak. W tym samym stylu. Papieża. No. A on Hitlera pokazał na kolanach. Zostawmy to. Już go nie ma, jest nowa dyrektorka, nie wiadomo, czy będzie takie przyjęcia. Ale ja wiem, że tobie jest to obojętne, czy ty jesteś Żydem, czy Grekiem. Jesteś tolerancyjny. Ten wariat trochę wina dawał. A wiesz, co było dwa dni temu? Sątaczki wino pilnowały. Nie pozwoliły pić. Gdzie? No, w Zamku Jazdowskim. Bez królewie było. Kiedy? Dwa dni temu. Ale myśmy byli. Były no, ale nie powiedział, że sera jem za dużo. Bo wyszedłem. Zabrałeś. Do mnie się przyczepiła, że sera jem i paluszku za dużo. Pij, kochany, bo wino jest... Ja miałem zaproszenie, bo było w holu. Nie, wtedy w holu. Giełdy miała, super była... A w tej studni te telewizy co to jest? Siły mi. Po co tam? Tam trzeba jeszcze godzinę poczekać i wypić te wino, bo młodzież nie wypije. Pilnowały sprzątaczki wina. A ja miałem zaproszenie do giełdy. No. Na 19. Tak, to myśmy byli tam. A w giełdzie były... Tak. Nie, w giełdzie no to właśnie, nie. No właśnie, a ja miałem zaproszenie, tylko tam polazłem. Mhm. Zostawiłem ich, za późno już było. Ale baba się, że serek jem. Co ty? Słuchaj, nikt się na nas nie patrzył. Nie, ale wina też nie dawała, tylko ja Breżniew podszedł i go przepędziła.
Dzisiaj. Nie, nie, któryś raz, któryś ale raz. Ale po godzinie pewno wypiliście to wszystko. Tak. A ja nie mogłem. Musiałem pójść do giełdy. No ale powiedział facet, że przyjdzie. Ja zobaczyłem w Ministerstwie Kultury. Dziś już nowa dyrektorka. Słuchaj, ile ten lekarz jeszcze pożyje? Ale on mówi, że patrzy jak ile żyje, bo ojciec to jeszcze pożyje. Ale on miał operację na co? Nie, na oczy miał, to każdy na ma stary. Oczy? Tak, jaskrę mu robili. Na oba oczy, bo go odwiedziłem. Na jedno oko go odwiedziłem, na drugie wylazł. Na jedno go odwiedziłem. Coś podobnego. Tak, na szpitalu praskim robili. Tak? Tam jest dobra klinika okolowi, te, na oczy. Praskim, tam gdzie nie dziadki. Pokażę ci rękę, zobacz. No. Zobacz. Jak mi szczyli rękę. Widziałeś? Zobacz. Ale kto? Co? Szpitalu praskim. No ale tam jest ta okulistyczna, to prawie prywatna jest, to co innego jest. No to, ale słuchaj. Chirurg jest do dupy. Chirurgia w ogóle, wiadomo, że jest polski. Zobacz, co się świeci, co to jest? Wiesz jeszcze wino, wielu zobacz, ludzi co pokazuje. Jest. Chirurgia jest zła. Po co na dachu takie światło? Co to jest na dachu światło? Na dachu? Tak. To przecież na dachu. Tak. Ja myślę, że oświetlają rynek. Rynek oświetlają. Chyba oświetlają rynek, no bo co? Słuchaj, co jutro mamy, kochani, kiedy Santa Lucia jest? Jutro? 13 będzie Santa Lucia. Nie, Santa Lucia ta wcześnie. Za wcześnie. Nie, tak? Santa Lucia to jest, wiesz, Boże na Cejnie, co ty gdzieś jest? Grudnia będzie. Grudnia? Nie nadawaj. Ja sobie przypomnę na chwilę, co będzie jutro. Bo jutro to jest czwartek. Coś nie, jutro nie. Ma być coś w Palladium w ogóle, wiesz. Palladium? Tak, spotkanie, wieczór. Ale to mi przysyłają dziennikarze dopiero tego samego dnia. No. Bo dzisiaj, wiesz co mi przysłali? Tak. Że Teatr Soho, na to plakaty były. Tak. Dla dziennikarzy, kawałki spektaklu, idiotyzm, Rado Buzek o godzinie 14. Agata? Agata Buzek w roli tytułowej, czyli idioty.